To jest norma, to jest nagminny problem każdego początkującego, zresztą nie tylko początkującego programisty. Cześć, dawno mnie nie było, przepraszam, teraz już w zasadzie mogę mówić. Wcześniej był z tym problem, to znaczy mogłem mówić w zasadzie cały czas, ale 30 minut filmu gdybym nagrał, to 3 minuty z tego to byłoby mówienie, a reszta to byłyby chrząknięcia, kaszlnięcia, ataki kaszlu, więc to nie byłby dobry moment i to nie było fajne. Słuchaj, taki temat. Krótki, ale bardzo, bardzo istotny. Prowadzę tą swoją grupę mentoringową w tej chwili. Jest tam kilkanaście osób, dostają różne zadania i tak dalej, ale w tej chwili część z nich pisze taką prostą aplikację, klient-serwer. I dostali w tym tygodniu kolejne zadanie na rozbudowę tej aplikacji. I jednym z elementów tego, co mają zrobić, to jako pierwsza rzecz, jaką mają zrobić, to mają przygotować listę zadań, issues w ramach GitLaba do tego zadania konkretnego, które im przedzieliłem. Mają opis zadania, mają sobie z issues do tego wygenerować i mieli mi wysłać, żebym ocenił, czy w ogóle jest sens, żeby się za to zabierali w takiej formie, w jakiej to opracowali. I bardzo często pojawia się pytanie, jak one mają być szczegółowe, jak te issues mają wyglądać, ile tam tym ma być zapisane i tak dalej. I to jest norma, to jest nagminny problem każdego początkującego, zresztą nie tylko początkującego programisty. Jak sobie rozpisać zadania do projektu? Mam jakieś zadania do zrobienia, mam coś w głowie, jak to porozpisywać wszystko? Czy to ma być jakoś ogólnie, czy to mam, kurczę, walić szczegółowo wszystkie zadania po kolei? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale jest stosunkowo prosta do ogarnięcia. Dlaczego? Moment. Pozwól, że sobie usiądę, bo jeszcze się trochę męczę. Ponad tydzień antybiotyków. Więc tak. Jeśli rozpisałeś sobie jakieś zadania i zabierasz się za tworzenie kodu, i w pewnym momencie, na etapie tworzenia tego kodu, orientujesz się, że nie wiesz, co masz zrobić następnego. Nie wiesz, jaki ma być twój kolejny krok. To znaczy, że coś zrąbałeś w tych zadaniach. Dobra? Bo zadania mają cię prowadzić za rękę, po kolei. Od jednego punktu do drugiego, do trzeciego, do czwartego. To nie ma być tak, że ty będziesz sobie rozpisywał każdą pierdołę. Że tam, tu mam napisać, zrobić funkcję taką, tu taką, tu... No nie, bo to wiadomo, jest jakieś flu w czasie tworzenia tego kodu i będziesz zmieniał niektóre rzeczy, ale ogólna logika powinna być w tych zadaniach opisana. Ponownie, jeśli zrobisz tego za dużo, no to jest niewygodne, bo okaże się nagle, że się nie trzymasz tych zadań, bo masz kilka innych rozwiązań, ci wpadnie do głowy, które są niezgodne z tym tokiem, który przyjęłeś w zadaniach i te zadania trzeba będzie wykasować i to wszystko przemodelować, więc wtedy wiesz, że tych zadań jest za dużo i za szczegółowo je porozpisywałeś. Ale ponownie, jeśli trafisz na taki moment, kiedy nie wiesz, co masz zrobić i zaczynasz się zastanawiać, co następne, to znaczy, że zadania masz zbyt ogólne. I ja już kilka razy o tym opowiadałem. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest nie tyle dosyć szczegółowo rozpisywać sobie wszystkie zadania zaraz na początku, co przygotować się na kolejny dzień pracy. Czyli wieczorem siadasz, sprawdzasz, co masz robić, siadasz, żeby to przemyśleć, co masz zrobić i robisz taką kilkunastopunktową listę rzeczy, które chcesz, żeby następnego dnia były zrobione. Dzięki temu możesz je wrzucić albo do konkretnego issue jako podzadanie, albo poszczególne zadania zrobić, albo po prostu rozpisać sobie listę na jakiejś kartce, pomijając już w ogóle system zarządzania zadaniami, to już jest wyłącznie twoja sprawa, byle nie dochodziło do takiej sytuacji, że ty nie wiesz, co masz robić. Dobrze? Bo to jest strasznie denerwujące. Jak jesteś na etapie pisania kodu i nagle dochodzisz do wniosku, że kurde, co ja mam teraz zrobić? A co ja miałem zrobić? Miałem to, a to co ja... No kurczę, ja nie wiem w sumie, co ja mam robić. I jesteś rozbity. Jesteś rozbity, bo zamiast kodować, zamiast zajmować się tym, co jest istotne, zamiast poruszaniem swojego projektu do przodu, ty nagle zaczynasz myśleć o niebieskich migdałkach, a to może ja zerknę sobie, a może jakieś maile przyszły w międzyczasie i z roboty już nici. Więc to jest taki złoty środek. Jeśli masz tych tematów za dużo, za bardzo je rozpiszesz, to gwarantuję ci, że będziesz je co chwilę zmieniał, bo będą niezgodne z twoją aktualną koncepcją. Jeśli będzie ich za mało, to okaże się, że nie wiesz, co masz robić i dlatego ponownie weź, rozpisz sobie dzień wcześniej, tak w miarę szczegółowo rzeczy, które chcesz wykonać, ale też nie na tej zasadzie, że będziesz każdą funkcję opisywał po kolei. Bra? Okej, to tyle. Dziękuję pięknie i zapraszam cię do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że się pokaże, że już za niedługo. Pa, pa!